Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako, że nie potrafię inaczej, zacznijmy słowami najważniejszego słowa. Ponieważ i doświadczenie Józefa, i nasze doświadczenie ludzi wierzących, ludzi wiary, jest oparte na tym, co się słyszy. A święty Paweł napisze do każdego z nas bardzo wyraźnie, że tym, co się słyszy i tym, co powinno się słyszeć, jest Słowo Chrystusa, jest Słowo samego Boga. Dlatego najpierw księga Habakuka, która bardzo dobrze była znana Józefowi i który pewnie często modlił się właśnie tymi tekstami, które w proroctwie Habakuka również się pojawiają i które określają nam trochę kierunek tego tematu, jaki dziś chcemy podjąć, z jakim chcemy się zmierzyć, a właściwie jaki chcemy odkryć dzięki naszemu Panu i Bogu, który daje nam osobę świętego Józefa jako męża sprawiedliwego. Będę stał na czatach, wejdę na wysoką skałę i będę wypatrywał, chcąc usłyszeć, czy odezwie się do mnie i co odpowie na moje skargi. I Pan odezwał się do mnie, tak mówiąc: zapisz to widzenie i to wyraźnie, na tabliczce, aby czytający mógł je łatwo śledzić. Jest to widzenie na ściśle określony czas, ale ono się spełni do końca i nie zawiedzie. Choćby się nawet opóźniał, ty go oczekuj, bo który ma przyjść, przyjdzie i nie będzie się ociągał. Jeśli by się wycofał, moja dusza nie będzie miała w nim upodobania. Sprawiedliwy zachowa swe życie dzięki wierze we mnie. I właściwie to by wystarczyło jako charakterystyka tego, co mówimy o świętym Józefie jako mężu sprawiedliwym, jako człowieku sprawiedliwym. To samo słowo sprawiedliwy jest jakby drugim imieniem Józefa. O tym doskonale wiemy. Kiedy święty Mateusz wprowadza Józefa na scenę tych niesamowitych wydarzeń tuż po rodowodzie Jezusa Chrystusa, kiedy zaznacza zaraz na początku swojej Ewangelii, to jest pierwszy rozdział w 18 wersecie, że z narodzeniem Chrystusa było tak, gdy matka jego Maryja była już poślubiona Józefowi, okazała się brzemienną za sprawą Ducha Świętego, zanim oboje się zeszli. Józef, jej mąż, ponieważ był sprawiedliwy. Dla świętego Mateusza wydaje się być zupełnie logiczne to, że wszystko, co się wydarzy później, jest tylko potwierdzeniem faktu, że Józef jest sprawiedliwy. Co to znaczy? Myślę, że wielu z nas wie bardzo dobrze, że sprawiedliwość, czy być sprawiedliwym, tzadik, w języku biblijnym, w języku hebrajskim, oznacza człowieka, który jest nieustannie nastawiony na to, by odkrywać, czego chce Bóg. To jest jego najważniejsze pragnienie. Najważniejszym pragnieniem człowieka sprawiedliwego jest nie tyle świadomość tego, co jest dobre, a co jest złe, bo my mamy takie pojęcie sprawiedliwości. Być sprawiedliwym to znaczy wybierać to, co dobre, mieć świadomość tego, co jest dobre, iść za tym, co dobre, odrzucać to, co złe, bo się wie, co jest złe. Dla Biblii, dla człowieka Biblii, jakim jest święty Józef, nie tylko dlatego, że się pojawia w Biblii, ale dlatego, że ma w sobie całe to dziedzictwo słowa, dziedzictwo słuchania narodu, który tuż po wyprowadzeniu z niewoli w Egipcie, zaraz po 3 miesiącach wędrowania przez pustynię, kiedy już zobaczył, że jego przeciwnik został pogrążony w falach Morza Sitowia, śpiewa pieśń i słyszy od Boga: słuchaj. Najważniejsze jest: słuchaj. Będziesz słuchał, będziesz kochał, to zobaczysz, że przykazania to obietnice. Sprawiedliwość polega właśnie na tym, że Józef słucha, nieustannie słucha. Ma w sobie to pragnienie słuchania Boga. Może dlatego niewiele mówi. Ma 2 uszu, a tylko 1 usta. Korzysta z tych ust w sposób niezwykle rozważny i dlatego często milczy albo mówi o rzeczach najważniejszych.
To jest jasne, że odzywał się do tego, który był uznawany przez wszystkich jako jego syn, do Jezusa. Na pewno mówił do Maryi i rozmawiał z Maryją. To też oczywiste. Tymczasem Biblia nie notuje żadnego słowa. Może właśnie dlatego, żeby pokazać, że Józef ma dwoje uszu, którymi słucha. Cały jest nastawiony jak radar na to, co wypowie Bóg. Sprawiedliwy, czyli ten, którego największym pragnieniem serca jest odkrywać Słowo Boga. Odkrywać Boże pragnienia, Boże tęsknoty, Boże marzenia. To jest zadanie dla każdego z nas. To jest rzeczywistość, do której każdy z nas jest nieustannie zapraszany. Odkrywać to, czego chce Bóg. I na pewno wielu pyta, wielu zadaje sobie takie pytanie, czy już wiem, czego chce ode mnie Pan Bóg. I to jest oczywiste, to nasze powołanie. To jest to, co odkrywaliśmy przez kolejne lata naszego życia. To jest to miejsce, w którym się znajdujemy. To z jednej strony, ale z drugiej jest nieustanne pytanie, czy w tym wszystkim Bóg jest na pierwszym miejscu, chociaż nie lubię tego stwierdzenia, czy Bóg jest tym wyjątkowym? Czy faktycznie najpierw i przede wszystkim chce słuchać Boga, a niekoniecznie swojego serca? Czy naprawdę cały jestem słuchaniem tego, którego słowo ma moc wyrwać mnie ze śmierci? Dzisiaj liturgia pokazuje nam najpierw proroka Ezechiela, który widzi źródło żywej wody i widzi, że ta woda nabiera rozpędu, nabiera takiej mocy dawania życia, że w pewnym momencie nawet wody Morza Martwego, tam gdzie nie ma żadnego życia, zaczynają roić się od stworzeń, bo Boga stać na wszystko, bo dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I chwilę później czytaliśmy dziś w liturgii Ewangelię w redakcji świętego Jana, fragment 5 rozdziału, początek tego rozdziału, w którym Jezus staje nad sadzawką, w której od czasu do czasu następuje poruszenie wody i spotyka człowieka, który 38 lat już cierpi na jakąś swoją własną chorobę i no właśnie. I cały czas nie ma kogoś, kto by go wrzucił do sadzawki. 38 lat jest bardzo ważne, ponieważ to jest czas, w którym Izrael nawracał się na pustyni. Mówimy o 40-letnim okresie pobytu Izraela na pustyni, zanim wejdzie do ziemi obiecanej, tego szukania Boga. Ale przez te 38 lat pokolenie, które wyszło z Egiptu, mówiło na każdą Bożą obietnicę, na te 10 przykazań, na 10 obietnic, mówiło Bogu, ale my wiemy lepiej, my tęsknimy za Egiptem. 10 razy. Mówiono, my tęsknimy za Egiptem. Musiało się w Izraelu dokonać to, co my nazywamy śmiercią. Śmiercią dla własnych pomysłów, dla własnych idei. I to jest właśnie życie Józefa. To jest nieustanne umieranie dla siebie, dla swojego pomysłu i słuchanie tego, czego chce od niego Bóg. Słuchanie każdego słowa z ogromną uwagą. Po to mamy dwoje uszu, aby słuchać. Być sprawiedliwym to tęsknić za tym, żeby Bóg naprawdę powiedział, naprawdę pokazał to, co jest Jego pragnieniem. To jest choćby pierwszy psalm, psalm, który otwiera nam księgę tych modlitw, 150 modlitw, modlitw, w których każdy z nas może się odnaleźć. Pierwszy psalm, tekst, który tę księgę otwiera, mówi tak. Szczęśliwy, kto nie idzie za wolą bezbożnych, nie wchodzi na drogę błądzących, nie siada na stołku występnych, lecz prawo Pana upodobał sobie i o Jego prawie rozmyśla w dzień i w nocy. Taki jest jak drzewo zasadzone przy płynącej wodzie. Wydaje ono owoc o właściwej porze, gdyż liście jego nie więdną. Wszystko, co on czynić będzie, pójdzie dobrą drogą. Nie tak będzie z bezbożnymi. Nie tak będzie. Będzie jak ze śmieciami, które wiatr zmiata z powierzchni ziemi. Dlatego bezbożni nie ostoją się na sądzie, ani występni na naradzie sprawiedliwych. Pan bowiem uznaje drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych ulegnie zniszczeniu. To jest człowiek jak drzewo zasadzone przy płynącej wodzie.
Jeśli drzewo jest zasadzone nad strumieniem, po pierwsze jest narażone na to, że ta rwąca rzeka, rwąca woda będzie oczyszczać nieustannie jego korzenie. I takie jest życie Józefa. W taki sposób dokonuje się oczyszczenie jego pragnień, jego marzeń, jego tęsknot, jego osobistego planu na życie. Być sprawiedliwym to dać zgodę na takie oczyszczenie. To dać zgodę na to, że Bóg wie lepiej. Każdy z nas ma z tym problem. Każdy z nas wiele razy już się zmierzył i wiele razy się zmierzy z tym, że my jednak wolimy trochę po swojemu. Wolimy bardziej to, co się dzieje w nas, w naszym sercu. Bardziej jesteśmy z tym związani. A Biblia powie, zasadzony przy płynącej wodzie bierze tę najczystszą wodę, najlepszą, tę źródlaną. Tę wodę, która nie jest jeszcze niczym skażona. Tę wodę, która daje prawdziwe życie, która nie miesza, która nie oszukuje, która nie jest jakimś substytutem, która nie jest suplementem żadnym, ale jest życiem. Taki jest człowiek sprawiedliwy. Taki jest Józef. Widzimy to w kolejnych odsłonach jego życia i o tym doskonale siostry i bracia wiecie. Taki jest Józef. To jest jego życie. Życie człowieka, który ma w sobie to pragnienie odkrywania, czego chce Bóg. Ma w sobie pragnienie widzenia oczami Boga. I on w pewnym momencie rzeczywiście tak zaczyna patrzeć na Maryję. Jego pomysły schodzą na dalszy plan. I nagle słyszy słowo od anioła, który mówi, tak właśnie trzeba. Weź tę kobietę, weź swoją żonę. On ją chciał oddalić z tego prostego powodu. Zobaczył, że działa Bóg. I on wiedział, że Bóg sobie poradzi. Że on się spokojnie może usunąć w cień. Że on nie musi być obecny. On nie chce przeszkadzać. Człowiek sprawiedliwy to człowiek, który nie przeszkadza. Który autentycznie i rzeczywiście wchodzi w taką relację z Bogiem. No właśnie, wchodzi na drogę wiary, to znaczy na drogę relacji. Nie tyle świadomości tego, że Bóg istnieje, że Bóg jest dobry. Nie chodzi tylko o wiedzę, chociaż ona jest bardzo ważna, ale chodzi o coś więcej. Chodzi o relację. Chodzi o to przekonanie, o to doświadczenie, o takie życie, w którym widać autentycznie, widać bez żadnych przeszkód i bez żadnych wątpliwości, że Bóg jest w twoim życiu, w moim życiu. Może być, widać Boga, bo przecież takie jest wezwanie Biblii, takie jest wezwanie świętego Józefa. W taki sposób Bóg chce działać też w naszej codzienności. Jeden z ateistów bardzo znanych, filozof, który nazywa się Friedrich Nietzsche, napisał kiedyś do chrześcijan. Gdybyż dobra nowina waszej Biblii była również wypisana na waszych twarzach, nie musielibyście z takim uporem nalegać, aby wierzono w autorytet tej księgi. Wasze dzieła, wasze czyny powinny uczynić Biblię niemal niezbędną, bo wy sami powinniście się stawać Biblią nową i żywą. Tyle Nietzsche. A papież Franciszek powie, masz być żywą Ewangelią. Masz być żywą Biblią. Talmud mówił, że kiedy umierał człowiek sprawiedliwy, to tak jakby płonęła Tora. Nie chodzi teraz o wymyślenie momentu swojej śmierci, ale chodzi o to, co się wydarzy jeszcze przed nią. Czy mamy w sobie takie pragnienia, żeby zapłonąć miłością do Boga, wiernością wobec Jego słowa po to, by ktoś uwierzył, by nie trzeba było nawet zbyt wielu słów, tylko życie twoje, siostry i bracie, moje życie. Tak jak mówił święty Franciszek z Asyżu, rozsyłając braci na głoszenie Ewangelii. Dawajcie ludziom poznać, że Bóg kocha, a jeśli trzeba, to nawet o tym mówcie. Naszym bądź, chcemy ciepła.
w oczach Ojca blask, Syn Ci niebieski.